Dzień dobry w kolejnym dniu. Dziś już się udaję na Świętą Katarzynę. Zostało mi 21 km. O 11 spotykam się z znajomymi i rozpoczynamy zwiedzanie okolicznych ścieżek rowerowych. Także tak naprawdę to już jest końcówka mojej wyprawy. I co? No już niedługo trzeba wyjść do pracy. Dzisiejsza droga od razu zaczyna się od drogi gruntowej. Tak naprawdę tylko przez Kielce przejechałem asfaltem i jak tylko wyjechałem tuż przy rezerwacie Wiecznia, to od razu o coś takiego. Ale mało kilometrów, to mogę takimi drogami spokojnie sobie jechać i podziwiać. I podziwiać tutejsze łąki pola, tylko że wiadomo, przy takich drogach może być jakiś ostry podjazd. Dobrze, że nogi trochę wypoczęły wczoraj. 5 godzin chodzenia po Kielcach, po różnych miejscach, a później po prostu poszedłem spać, żeby odpocząć na weekend. Zalew w Cedzynie. No, nawet fajnie to wygląda, na pewno lepiej niż w Sielpie. Ścieżka wokół zalewu. Właśnie takie ścieżki ja lubię. Przy lasku, gdzie można sobie naprawdę odpocząć. Jadąc spokojnie. Jaka piękna ścieżynka mi się pojawiła. Mam nadzieję, że do samej Świętej Katarzyny. Oby tak było. Oby tak było. A tu jakaś wynurza się góra. Nie wiem, co to za góra. Ale fajnie. Skończą tutaj tą ścieżkę, to naprawdę będzie przyjemnie. Warto będzie tu przyjechać sobie na rower. Sobie jadę i spotkałem znajomych ze swojego rodzinnego miasta. Przypadkiem. Wojtek Adaś, dzień dobry! Po prawej, po prawej, po prawej i do lewej. Po prawej i na lewą. Zobaczymy. I z powrotem na zalewie w Cedynie. Ten zalew mi prześladuje.
sprzedaż, a ty mówisz, że nie wolno jechać, tak? No. Nie ma to jak wchodzić z rowerem na Łysicę podczas burzy w deszczu. Teraz to przynajmniej drzewa nas chronią, ale zaraz będzie odsłonięta przestrzeń i dopiero będzie jazda. Huh. Także przed nami Łysica. Tak, trochę niższa jest, no, niż 4 lata temu. No chyba się sam. Bo tak ładnie przybliżenie jest. Idziemy. Moja 2-tygodniowa wyprawa troszkę wcześniej się skończyła. Bo skończyła się Boże Ciało 16 czerwca. Miałem jeszcze 17 czerwca pojechać zwiedzać Sieradowicki Park Krajobrazowy i dopiero w sobotę jechać do siostry i szwagra. Wyszło na to, że pojechałem wcześniej, bo w czwartek wieczorem. Nie żałuję, bo odpocząłem przynajmniej 4 dni. W tej chwili jadę do Stalowej Woli do rodziców jeszcze odwiedzić i we wtorek z powrotem do Lublin. Także dzięki, że oglądaliście moją relację z wyprawy. Zapraszam na kolejne odcinki.